Dzień dobry dzieci. Mamy dzisiaj taki piękny, szczęśliwy dzień. Wiecie, jak ten dzień się nazywa, prawda? To sabat. Tak, oczywiście to jest sabat. Chciałabym, żeby ten dzień był szczególnie dla Was taki miły i dlatego przygotowałam dla Was takie opowiadanie, aczkolwiek wcale nie jest takie bardzo, bardzo wesołe. Otóż to opowiadanie jest o pewnym chłopcu, który miał na imię Marek. Wiecie, ja wiem, że Wy jesteście bardzo grzeczne dzieci, prawda? Nie robicie nikomu krzywdy, słuchacie mamy i taty. Ale ten Marek miał poważny problem, wiecie, miał bardzo trudny charakter. Czasami zdarza się, że są takie dzieci, które mają kłopot. I ten Marek był, można powiedzieć, i urwisem trochę w szkole. W domu oczywiście zawsze mama, jak go o coś poprosiła, to mówiła, a dlaczego ja, dlaczego to nie moja siostra Tosia? Tylko mi na przykład każesz wyrzucać śmieci, jak mama mówi, a może pójdziesz do sklepu, bo zabrakło mi cukru albo soli, a on mówił, to znowu ja. W szkole czasami szturchał swojego kolegę, mówił niemiłe słowa do swoich koleżanek i taki był właśnie straszny urwis z niego. W końcu tato i mama pomyśleli tak, musimy jakoś pomóc temu naszemu synkowi. Tata myśli i myśli, już wiem. Zaprowadził swojego synka na podwórko, a że mieszkali na wsi, mieli taki duży drewniany płot. I powiedział tato, słuchaj, mam coś dla ciebie w prezencie. Podał mu taki duży worek, a w tym worku były gwoździe. No i mówi tak, słuchaj, jeśli któregoś dnia znowu komuś dokuczysz, albo obrazisz kogoś, albo jeszcze coś innego złego zrobisz, to każdego dnia będziesz przychodził tutaj i za każdym razem bijał po jednym gwoździu do naszego płotu. No co ty, tato, chyba sobie żartujesz, powiedział Marek. Nie, nie, chciałbym cię czegoś w ten sposób nauczyć. No dobrze, to nie jest problem dla mnie, ale postaraj się myśleć o tym każdego dnia, kiedy będziesz bijał ten gwóźdź, ile razy komuś zrobiłeś coś złego, bo tyle gwoździ będziesz musiał wbijać. Nie ma problemu. No i tak mijał jeden dzień. Wiecie, w pierwszym dniu tych gwoździ było 30 parę. W drugim dniu tych gwoździ było 20, a potem każdego dnia coraz mniej. Aż pewnego dnia Marek zauważył, że właściwie dzisiaj chyba nikomu nic nie zrobiłem, pomyślał. No, pójdę do taty i mówi, tato, wiesz co, dzisiaj mam taki szczęśliwy dzień. A on mówi, co, dzień dziecka? Nie, nie, tato, dzisiaj nie wbiłem ani jednego gwoździa do płotu. O, to teraz mam kolejne zadanie dla ciebie. Jeśli minie taki dzień, w którym nikogo nie obrazisz, będziesz miły dla kolegów, koleżanek, to wtedy każdego dnia będziesz przychodził do tego płotu i będziesz wyciągał po jednym gwoździu. Minął jakiś jeden miesiąc, drugi, trzeci i wyobraźcie sobie, że Marek przyszedł do taty i mówi, chodź tato ze mną na podwórko, coś ci chcę pokazać. Zobacz tato, to jest nasz płot. Nie ma już ani jednego gwoździa. Marek był bardzo dumny, ale tata wtedy popatrzył na ten płot i mówi do niego tak, zobacz, to jest ten sam płot, ale różni się. Wiecie, w czym się różnił? No, co? Dziury miał. Oczywiście. W tym płocie okazało się, było bardzo dużo dziury. I wtedy tata spojrzał na swojego synka i powiedział tak. Ten płot to jest serce twoich bliskich. Jeśli komuś robisz krzywdę, obrażasz, czy krzywdzisz w jakikolwiek inny sposób, to ranisz jego serce. I powstaje taka właśnie mała dziurka. Tam już nie ma gwoździa, bo gwoździe są wyciągnięte, ale te dziurki małe pozostają. Jeśli chcesz, żeby one się zabliźniły, to musisz właśnie tak postępować. Każdego dnia mów ludziom dobre rzeczy, uśmiechaj się, bądź pogodny, służ, a zobaczysz, że życie będzie inne. Proś Pana Jezusa, aby pomógł ci zmienić twój charakter. I to się tyczy nie tylko dzieci, to się tyczy nas wszystkich. Bo wiecie sami, jakie mamy problemy w naszym życiu. Często ranimy naszych bliskich, naszych sąsiadów, nasze dzieci.
Prośmy więc Boga, aby zmieniał każdego dnia nasze charaktery. I tego Wam, kochane dzieci, życzę i Wam, dorośli. Amen.